Europejscy rolnicy solidaryzują się i wspólnie protestują przeciwko polityce Unii Europejskiej. Wskazują, że tzw. Zielony Ład i umowy handlowe z Ukrainą prowadzą do niewydolności ich gospodarstw. Polscy rolnicy także mają dość i zapowiadają strajk na najbliższą środę. Berlin był świadkiem potężnych protestów. Do stolicy Niemiec zjechały dziesiątki tysięcy rolników. Niemieccy rolnicy nie akceptują stopniowej likwidacji dopłat do paliwa rolniczego zaproponowanej przez rząd. Z ich strony nie ma również zgody na rosnący import towarów rolnych z Ukrainy i kierunek polityki rolnej forsowanej przez Unię Europejską. Bundestag na razie pozostaje głuchy na protesty, dlatego rolnicy nie składają broni. W ten weekend ulicami Berlina także przeszły wielotysięczne manifestacje. Widać, że rodzinne niemieckie gospodarstwa wymierają, zamykają się jedno po drugim. Wobec obecnej polityki i presji cenowej nie jesteśmy w stanie sobie poradzić i zachować płynności finansowej. Gospodarze zapowiadają, że jeśli stanowisko rządu się nie zmieni, to od 22 stycznia fala protestów ponownie rozleje się na cały kraj. Rolnicy to tylko jedna z wielu niezadowolonych grup społecznych, zaznacza politolog dr Marcin Kędzierski. Jeżeli popatrzymy na badania opinii społecznej, aż 82% Niemców jest niezadowolonych z działań rządu i jest to wynik najwyższy od początku Republiki Federalnej Niemiec. Do niemieckich rolników dołączają gospodarze z Holandii, Rumunii, Litwy i Francji. W ramach protestu na ulicę francuskiego Awinionu rolnicy wypuścili obornik. Protesty na całej rozciągłości Unii Europejskiej nie pozostały bez echa w Brukseli. Poseł do Parlamentu Europejskiego Beata Szydło wytknęła działania liberalno-lewicowej większości. W ocenie byłej premier błędy w polityce klimatycznej czy wspólnej polityki rolnej doprowadziły rolnictwo w Europie na przepaść bankructwa. Opowiadacie państwo przez całą tę kadencję o świetlanej przyszłości Europy. A co się w tym czasie dzieje? Upadają kolejne branże. Ludzie tracą pracę. W ramach programu Fit for 55, będącego elementem tak zwanego Zielonego Ładu, europejskie rolnictwo musi między innymi ograniczać obszar gruntów rolnych czy zmniejszać hodowlę bydła i trzody chlewnej. Przestajemy mieć czas na produkcję w gospodarstwie, bo musimy zajmować się biurokracją, zaznacza wiceprezes Pomorskiej Izby Rolniczej Ryszard Klinschnitt. Choćby obowiązkiem ugorowania 4%, choćby obowiązkiem w określonych terminach wysiewu różnych poplonów czy innych rzeczy, które nie zawsze są adekwatne do sytuacji klimatycznej czy pogodowej w naszych gospodarstwach, ale są wymogiem przepisów narzuconych nam przez Komisję Europejską. W tym tygodniu Komisja Europejska ma podjąć decyzję co do przedłużenia bezcłowego handlu z Ukrainą na 2025 rok. To na mocy tego porozumienia europejskie rolnictwo nie wytrzymuje konkurencji z tańszymi odpowiednikami z Ukrainy. Niezależnie od decyzji Komisji Europejskiej, Polska będzie wyłącznie krajem tranzytowym, deklaruje wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Zboże, też inne produkty z Ukrainy mają do Polski nie przyjeżdżać, mają tu nie trafiać, będziemy krajem tranzytowym i wszystkie nasze prace idą w tym kierunku. Ale dla byłego ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego działania Komisji Europejskiej nie są żadną pomocą dla Ukrainy. To jest nabijanie kabzy międzynarodowym różnym grupom kapitałowym, które siedzą na Ukrainie, a jednocześnie mają ogromne wpływy lobbystyczne na polityków w Brukseli. Przedłużenie bezcłowego handlu uderzy w Polskę jako kraj przyfrontowy. Polski sektor rolno-spożywczy jest rozregulowany. Rolnicy nie zdążyli podnieść się po niekontrolowanym napływie zbóż z Ukrainy, a w tym momencie importowane są kolejne produkty, alarmuje Krzysztof Mazurek, prezes Gminnego Związku Organizacji Rolniczych w Trzewie. W tej chwili sprowadza się jaja, jeżeli się sprowadza drób, jeżeli się sprowadza wszystko, miód słyszymy, owoce miękkie. To jest zagrożenie dla tych mniejszych gospodarstw. Dlatego polscy rolnicy także mają dość unijnej polityki i na środę zapowiadają strajk. Protest ma odbyć się w 118 miejscach w całym kraju w godzinach od 12 do 14.